W imieniu pana burmistrza Piotra Sobolewskiego, który bardzo przeprasza, że nie może dzisiaj z nami tutaj być, bo jest chory, oraz organizatorów, witam serdecznie na naszej konferencji historycznej poświęconej głównie husytom i ich obecności w naszym mieście. Witam serdecznie pana przewodniczącego Rady Miejskiej Romana Wąsika. Witam naszych prelegentów, pana doktora Arkadiusza Michalaka z Muzeum Środkowego nad Odrza w Zielonej Górze. Z Uniwersytetu Szczecińskiego. Pana prezesa Fundacji Gloria Gryfin Grzegorza Kuklewskiego. Oraz zaproszonych gości. Pana doktora habilitowanego Marcina Majewskiego z Uniwersytetu Szczecińskiego. Pana doktora habilitowanego profesora Uniwersytetu Szczecińskiego Radosława Skryckiego. Doktora Sławomira Szafrańskiego z Uniwersytetu Szczecińskiego. Szanowni Państwo, nasza konferencja wpisuje się w obchody 50-lecia muzeum i jest jedną z dwóch zaplanowanych na ten rok. Nawiązując do hasła propagandowego naszego miasta, które brzmi Myślibórz miasto z piękną myślą, pan burmistrz na inauguracji obchodów powiedział, iż oprócz tego aspektu przyrodniczego, czyli pięknej rzeki myśli, chodzi również o ten aspekt intelektualny, naukowy, badawczy Myśliborza. Miasta, które rości sobie, aby być stolicą intelektualną Pomorza Zachodniego w południowej jego części. I właśnie dzisiaj, poprzez tę konferencję, ta idea się realizuje. Poproszę teraz o przeprowadzenie konferencji i dyskusji pana doktora Majewskiego, dyrektora Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie. Dziękuję. Dzień dobry. Witam Państwa serdecznie. Pan dyrektor, poproszę jeszcze z powrotem, ponieważ ta konferencja zbiega się jakby z rokiem jubileuszowym Muzeum Wojewódzkiego Myśliborskiego. 50 lat ma muzeum w obecnym kształcie, które, jak Państwo wiecie, najlepiej znajduje się w dawnej kaplicy Świętego Ducha. Ja chciałbym ze strony moich współpracowników Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie i własnym życzyć wszystkiego najlepszego, przede wszystkim rozwoju tego muzeum, ponieważ Myśliborz tak naprawdę ze względu na zachowaną tkankę urbanistyczną jest wdzięcznym tematem do badań, nie tylko tych historycznych dotyczących źródeł pisanych, ale również źródeł archeologicznych i przede wszystkim architektury, która pozostaje i należy czerpać z niej jak największe profity. I tu w imieniu właśnie pracowników i swoim składam najserdeczniejsze życzenia takim pamiątkowe pismo. Szanowni Państwo, jak Państwo widzą, pierwsza osobą, która będzie wygłaszała swój głos na temat historii w sztuce wojennej husytów, jest pan dr Arkadiusz Michalak z Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze. Pan Arkadiusz Michalak zajmuje się szeroko pojętą historią, archeologią wojny, archeologią militarną. To są szczególne jakby miejsca, w których działa, czyli husyci jako nie tylko ruch ideowy, ale także ruch militarny. Myślę, że tutaj znajdzie swój aspekt właśnie w tym wystąpieniu. Zapraszam serdecznie. Zawsze miło mi jest tu przyjechać. Chciałbym w swoim wystąpieniu troszeczkę nawiązać do obchodów, które będą właściwie jarmarką, które będzie jutro, do rekonstrukcji, którą panowie rycerze będą jutro przeprowadzać. No, miejmy nadzieję, że nasze punkty widzenia w jakiś sposób będą zbieżne i nie będzie zbytnio dużych dysproporcji. W pierwszej połowie XV wieku oddziały husyckie stanowiły siłę mogącą z powodzeniem przeciwstawiać się wielokrotnie większej armii cesarskiej, co więcej, wielokrotnie sromotnie pokonując ją na polu walki. W swoim wystąpieniu poprzez omówienie stosowanej przez husytów sztuki wojennej chciałbym przybliżyć Państwu powody tych zwycięstw.
Zanim jednak przejdę bezpośrednio do niej, no muszę kilka zdań poświęcić samemu ruchowi husyckiemu, no zdając sobie oczywiście sprawę, że dla wielu z Państwa to będą rzeczy takie doskonale znane, natomiast no część ze słuchaczy pozwoli łatwiej no, przyjąć te ustalenia, o których zamierzam mówić. Wkrótce husytyzm początkowo miał znaczenie religijne i był próbą zwrócenia uwagi na potrzebę reform kościoła rzymskokatolickiego w Europie. Po 1415 roku, gdy Stany Czeskie wyraziły publicznie swój protest wobec spalenia na stosie Jana Husa, przybrał formę ruchu politycznego, stał się powodem rewolty w Czechach, a następnie obronnych wojen husyckich wymierzonych przeciwko dążeniom katolików wspieranych przez papieża i cesarza Zygmunta Luksemburskiego, które miały właśnie położyć kres działalności husytów. Dążenia te doprowadziły do zorganizowania 5 krucjat przeciwko husytom. Wszystkie one zakończyły się całkowitą klęską krzyżowców. Do najważniejszych przywódców husytów należeli Jan Žižka, a po jego śmierci w 1424 roku Prokop Wielki, także Prokop Mały, Hynek Kruszyna z Lichtenburga, Jan Czapek z Sanu, Jan Rochacz z Duby czy Bohusław ze Schwanberga. W latach 1417-1434, kiedy to Czechy i część Moraw opanowane były przez husytyzm, ruch ten podzielił się na kilka frakcji, z których główną rolę odgrywały konkurujące ze sobą, jednak wspólnie walczące przeciwko krucjatom, skrzydło radykalne z ośrodkiem w Taborze i skrzydło umiarkowane z ośrodkiem w Pradze. Ruch obejmował swoim zasięgiem głównie Czechy. Próbowano go jednak zaszczepić w innych krajach Korony Świętego Wacława oraz w Niemczech i w Królestwie Polskim. Czescy aktywiści podejmowali akcje misyjne w ościennych krajach Europy. Podjęli także wyprawy do Bawarii, Miśni i Łużyc, Brandenburgii, tutaj właśnie Myślibórz z oblężenia Myśliborza z 1433 roku, ale także na Słowację i Śląsk. Po zwycięstwie umiarkowanych husytów nad skrzydłem radykalnym w bitwie pod Lipanami doszło do ugody z katolikami i zawieszenia działań zbrojnych. W 1434 roku, kiedy te wojny husyckie się właściwie skończyły, nauki głoszone przez umiarkowanych husytów zyskały akceptację ze strony Soboru Powszechnego. Wyznawana przez husytów ideologia ściśle wiązała się z zaciekłością oddziałów wojskowych. Wspomnijmy o podstawowych postulatach, o które tak naprawdę walczyli husyci. Ich wolne głoszenie Słowa Bożego w języku czeskim. Pamiętajmy, że w tym czasie no, w Czechach dominowała łacina, ale też no, Kościół katolicki był bardzo zmęczony, więc tutaj też takie hasła nieco narodowościowe się odzywały. Komunia pod dwiema postaciami, czyli w formie wina i chleba, która była tylko właściwie dostępna dla księży. No, bardziej radykalne hasła: likwidacja świeckiej władzy i majątków duchowieństwa oraz karalność grzechów śmiertelnych przez władze świeckie. Niektóre z tych postulatów były bardzo radykalne i mogły być głoszone przede wszystkim przez ludzi, którym ówczesny układ społeczny nie odpowiadał. Dlatego też oddziały husyckie rekrutowały się głównie spośród chłopstwa i mieszczaństwa oraz zostały wsparte również przez drobną szlachtę zainteresowaną zmianą sytuacji społecznej. Swoje uwagi o sztuce wojennej husytów chciałbym oprzeć na dwóch blokach. Pierwszy poświęcony będzie broni przez husytów używanej, drugi zaś specyficznej taktyce. Skąd czerpiemy naszą wiedzę o broni husyckiej? No, głównie przede wszystkim z zachowanych źródeł narracyjnych, czyli różnego rodzaju kronik, także rachunków, poza tym traktatów opracowanych przez hetmanów husyckich oraz z zachowanych przedstawień ikonograficznych pokazujących husytów w warunkach bojowych. Te przedstawienia pokazują głównie zbrojnych odzianych w kolczugi, rzadziej w półzbroje, mających z reguły na głowie hełm typu kapalin, czyli o formie takiego żelaznego kapelusza, wyposażonych we włócznie, cety bojowe, broń palną i kusze. No, wszystkie te elementy
doskonale widoczne są na, na tej ikonografii. Zbrojni stojący za takimi wielkimi tarczami, zwanymi palwężami, dodatkowo posiadający na głowie hełmy, właśnie w typie kapalin, dodatkowo do tego różnego rodzaju morgensztyny, włócznie, cepy bojowe, o tym będę mówił dalej. W niektórych źródłach ikonograficznych dostrzec można również, że husyci wyposażali są również w kordy, czyli broń jednosieczną, tutaj te kordy można zobaczyć, tak, taką formę zakrzywionej głowni i tutaj również. Czyli broń jednosieczną, bardzo charakterystyczną dla Czech, tam zresztą prawdopodobnie ona powstała, choć występującą również na terenach ościennych. Jako że broń, którą wyobrażano na ikonografii, no była powszechnie używana przez zbrojnych w różnych partiach Europy, niezwykle trudno jest wskazać te elementy, które po pierwsze były bardzo charakterystyczne dla husytów, a po drugie bardzo trudno jest wskazać poszczególne egzemplarze, które mogły być przez husytów używane. Pierwszy z tych problemów może nam pomóc rozwikłać niezwykłe źródło ikonograficzne. Jest to trofeum narysowane przez Albrechta Dürera na początku XVI wieku, przygotowane na pamiątkę zwycięstwa cesarza Maksymiliana nad Czechami. Wśród wyobrażonych tam militariów znalazły się. Tu mamy kolczugę, hełm w typie salada. Tu jest taka rusznica, czyli ręczna broń palna. Do tego tarcza typu pawęż. I obok tego jeszcze spisa szydłowata i długi miecz. To są takie, no, to jest taka broń, która Dürerowi się bardzo jednoznacznie z pewnego rodzaju charakterystyką wojsk czeskich skojarzyła. Jeśli chodzi o drugi problem, czyli wskazanie egzemplarzy broni rzeczywiście przez husytów używanych, no, co do których nie mamy wątpliwości, że husyci je używali, w tym pomóc może nam archeologia. Jako że ja jestem archeologiem, chciałbym właśnie w oparciu o źródła kopane scharakteryzować to uzbrojenie husyckie i skupię się tu przede wszystkim na źródłach czeskich i murawskich. Tamtego uzbrojenia jest jakby stosunkowo najwięcej. Na większości ilustracji z epoki, tu mamy taką rekonstrukcję, którą na podstawie ikonografii z pierwszej połowy XV wieku przedstawiono na potrzeby książek wydawanych w wydawnictwie Ostrej. Podstawową osłoną głowy wojownika spod znaku kielicha jest właśnie kapalin, czyli taka forma kapelusza z rondem zaopatrzonego na górze w tak konicznie ukształtowany szczyt dzwonu. Znamy co najmniej dwa zabytki. Tutaj jest egzemplarz z Kutnej Hory, a tutaj z Sudomera, które z pewnym prawdopodobieństwem wiązać można z husytami. Reprezentują one formę właśnie często występującą na ikonografii husyckiej. No, z dużym prawdopodobieństwem, ze względu na to, że zostały znalezione w warstwach pożarowych datowanych na pierwszą połowę XV wieku i zważywszy na historię w tych dwóch miejscach husyci odcisnęli swoje dość mocne piętno, możemy te zabytki z husytami wiązać. Na większości ilustracji ekwipunek ochronny husytów uzupełniała kolczuga, czyli pancerz wykonany z małych kółek połączonych ze sobą oraz różnego rodzaju kirysy chroniące pierś i plecy zbrojnych. Byłbym stosunkowo sceptyczny do tego, żeby z husytami i z uzbrojeniem husyckim wiązać pełne zbroje płytowe. Wydaje mi się, że jednak drobniejsza szlachta, która poparła husytów, no, nie do końca finansowo mogła chyba udźwignąć koszt zamówienia pancerzy, znaczy zbroi płytowej w tym czasie. Jak pierwsza połowa XV wieku jest to jeszcze taki dość stosunkowo wczesny etap powstania
zbroi płytowych. Właściwie można powiedzieć, że tak naprawdę w tym okresie główne ośrodki niemieckie, część ośrodków włoskich mogła takie zbroje produkować. I był to naprawdę duży wydatek. I myślę, że oczywiście ci najwyżsi dowódcy być może takie zbroje nosili, natomiast oni zdecydowanie byli w mniejszości i główną formę osłony ciała stanowiły moim zdaniem kirysy zbudowane z takich małych prostokątnych płytek nitowanych pod skórzaną lub tekstylną kamizelę. Tutaj mamy przykład takiej rekonstrukcji takiego pancerza. Widać od strony wewnętrznej, jak układają się te płytki poszczególne, a tutaj od zewnątrz, jak taki układ prawdopodobnie wyglądał. To jest prawdopodobnie taki pancerz z końca XIV, początku XV wieku, ale myślę, że spokojnie w tym czasie mógł być używany, gdyż źródła wskazują, że wielokrotnie w różnego rodzaju zbrojowniach tego typu przestarzałe, w cudzysłowie, pancerze były jeszcze spokojnie w tym czasie używane. I tutaj z zamku w Lambergu, z siedziby jednego z hetmanów husyckich, Jana Sokola z Lamberga, odkryto elementy takiego pancerza. No i to są różnego rodzaju płytki właśnie zbliżone do prostokąta, zaopatrzone rząd nitów, którymi do takiej tekstylnej czy skórzanej kamizeli tego typu płytki były nitowane. Ważne miejsce w osłonie piechurów husyckich stanowiły charakterystyczne duże tarcze prostokątne zaopatrzone w pionową grań biegnącą w poprzek. Tutaj widać taką pionową grań. Ta tarcza prawdopodobnie jest wynalazkiem prawdopodobnie pruskim. To jest dziwne, w XIV wieku na terenach pruskich tą tarczę przejęli od Prusów przejęli krzyżacy, a związki Czech z krzyżakami były bardzo, bardzo silne pod koniec XIV wieku. I stąd prawdopodobnie ta tarcza znalazła się na wyposażeniu wojsk czeskich, a husyci bardzo tak rozwinęli używanie tej tarczy. Dużą kolekcję tego typu tarcz można dziś podziwiać w Muzeum Narodowym w Pradze. Te tarcze wykonywano z takiego drewnianego stelaża obciągniętego tkaniną i na tą tkaninę jeszcze dodatkowo nakładano skórę i dopiero tą skórzaną powierzchnię zdobiono przy pomocy prawdopodobnie gipsu, ale też malatur różnego rodzaju. Do częstych motywów występujących na pawężach husyckich należy motyw walki Dawida z Goliatem. Tutaj symbolika jest bardzo prosta, czyli tu w tym wypadku Czesi widzieli siebie jako Goliata, Dawida walczącego z dużo większym od siebie cesarstwem. Ale poza tym jeszcze walka świętego Jerzyka ze smokiem, czyli tutaj w tym wypadku walka husytów ze złem. Poza tym motyw heraldyczny miasta Pragi się bardzo często na tych tarczach pojawia. Różnego rodzaju inskrypcje dewocyjne, nawiązujące między innymi do Jezusa. Tu bardzo charakterystyczny dla Czech w ogóle i wojskowości czeskiej motyw pawich piór. On się pojawia również na innych elementach uzbrojenia z XV wieku, takiego, które w XV wieku powstało na terenie Czech. No i poza tym też bardzo charakterystycznym elementem jest ta rybia łuska, która symbolizować ma związki, jednoznaczne związki ze światem chrześcijańskim. Tarcze, pawęże były zaopatrzone w taki kształtny imacz, czyli element służący do trzymania tej tarczy.
Umożliwiał on operowanie taką tarczą w trakcie walki, jak i zaparcie w szyku, czyli tak zwanej ścianie tarcz, za której piki mierzy czy strzelcy mogli razić jazdę. No, taki sposób pokazuje też późniejsza ikonografia, ta akurat z pierwszej połowy, z pierwszej ćwierci XVI wieku, także tak widać tą ustawioną ścianę tarcz. Szyk ten jest trudny do złamania i pikinierów, którzy zza tych tarcz, czy tutaj strzelców z bronią palną, rażą przeciwników. Przechodząc do uzbrojenia zaczepnego. Główny oręż rycerski szlachty z tego okresu stanowił miecz. Dysponujemy bezpośrednim dowodem używania mieczy również przez husytów. Wspomnieć trzeba o mieczu wydobytym w trakcie badań zamku Sion, który należał do jednego z husyckich hetmanów, Jana Rochacza z Lupy. W 1437 roku ten zamek był oblegany, no, bo potomkowie Jana Rochacza nie chcieli się zgodzić na to, by władze ówczesne czeskie przejęły jakby ten zamek. I z tego zamku dysponujemy znaleziskiem miecza. Jako jednakże rycerstwo bardzo często wydawało różnego rodzaju zakazy noszenia i używania mieczy przez chłopów i czasem przez mieszczan, obchodzono ten przepis używając kordów. A jako że trzon wojsk husyckich stanowili w tym czasie mieszczanie i chłopi, podstawowym orężem używanym przez husytów były kordy. Czyli taka broń jednosieczna z jednym ostrzem w formie zbliżonej do takiego wielkiego noża. Tak? Dzięki badaniom kolegi Petra Żakowskiego wiemy, że kordy prawdopodobnie powstały w Czechach już pod ostatniej ćwierci XIII wieku, stąd są pierwsze dowody. I nie ma raczej wątpliwości, że były tam one niezwykle popularne. To wystarczy powiedzieć, że powiedzmy z całego terenu Europy dysponujemy znaleziskami około do 200 egzemplarzy. Tymczasem z całego terenu Czech i Moraw mamy około 500 do 700 egzemplarzy kordów. Także jest to liczba wskazująca na bardzo dużą popularność. Przytoczyć musimy znaleziska kordów z Dolan i Chrupoków, które związane są z dużym prawdopodobieństwem z militarną aktywnością wyznawców Husa. Niestety tutaj nam uciekło, coś tutaj się zrobiło. No, na tym slajdzie przedstawione były takie miniaturowe wersje kordów, czyli puginały nożowe, które też wystąpiły w warstwach pożarowych związanych prawdopodobnie z oblężeniami różnych miast przez husytów. Tak wygląda taki puginał nożowy. Część z egzemplarzy, które zostały znalezione na terenie Czech, wyposażona była u nasady głównie w takie tarczki ochronne. Część z tych tarczek przyjmuje formę muszli świętego Jakuba. Stąd, że muszla świętego Jakuba w wielu przypadkach symbolizowała świętego Jakuba, czyli patrona rycerzy walczących za wiarę, tak? I tutaj ta symbolika też jest, wydaje się, dość czytelna. Spośród broni długiej drzewcowej piechoty dużą popularnością cieszyły się tak zwane spisy szydłowate. Tutaj mamy taką spisę szydłowatą. Jest to forma takiej włóczni o długim, wąskim grocie, tak? Zaopatrzonym u nasady w taką specjalną, ochronną tarczę. Tak? Tutaj też mamy taki przykład współczesnej rekonstrukcji takiej spisy szydłowatej.
Tego typu broń mogła być wykorzystywana w walce za ściany tarcz, jak i stanowić skuteczny oręż w walce z konnym przeciwnikiem. Drzewce takich włóczni były bardzo długie i no, dzięki temu można było taką włócznię zaprzeć w ziemię i, no, i poczekać po prostu, aż koń z jeźdźcem najechali i wtedy no, takiego jeźdźca można było z tego konia ściągnąć. Z terenu dzisiejszej Republiki Czeskiej dysponujemy kilkunastoma egzemplarzami grotów, żelaznych grotów z pism szczegółowatych, które z pewnym prawdopodobieństwem wiązać można z działalnością wojenną oddziałów husyckich. Tu kilka różnych przykładów, niektóre są proste, niektóre zaopatrzone jeszcze w taki wierzbowaty liść na końcu. No i tych zabytków jest na pewno co najmniej kilkanaście. I one wydaje się, no właśnie pochodzą przede wszystkim z etapu dziejów Czech, które wiązać można z wojnami husyckimi. Jak wspomniałem, duża część oddziałów husyckich rekrutowała się spośród chłopstwa, którego zwyczajnie nie stać było na zakup doskonałej jakości oręża. Stąd też na wyposażeniu tych oddziałów odnajdujemy bardzo często różnego rodzaju topory, morgensterny, widły bojowe, tak? Czyli taki ekwipunek, który no, swoją genezę z pewnością zawdzięcza po prostu temu, że były to kiedyś narzędzia rolnicze, tak? Różnego rodzaju młoty, ale pojawia się też no, forma oręża bardzo charakterystycznego dla piechurów czeskich, czyli tak zwane cepy bojowe. Cep taki zbliżony do egzemplarzy używanych w rolnictwie składał się z trzymanego w rękach dzierżaka, czyli to jest ten element, połączonego tutaj elementem takim łączącym tak zwaną cepigą z bijakiem, tak? Czyli z tym elementem takim, którym właściwie zadawano uderzenie. Tak? Dysponujemy dwoma znaleziskami z terenu Czech i Moraw, takich dobrze datowanych archeologicznie. W drugim przypadku jest to tylko okucie takiego bijaka zaopatrzone w takie kolce. No, sposób walki jest taki, jak no, zbliżony do tego, w jaki sposób cepy się używa też w rolnictwie. Tak? Najważniejszym orężem jednak rozpropagowanym przez husytów była broń palna. Ten wynalazek XIV wieku, który do tej pory nie został należycie rozpropagowany, husytom zawdzięcza właśnie swoją popularność w pierwszej połowie XV wieku. Husyci zrobili z niej znakomity użytek, wykorzystując z dużymi sukcesami przede wszystkim w walce w bliskiej odległości, gdzie miała ona bardzo dużą skuteczność. Z wojskowością husycką wiązać na pewno należy hakownicę z pilzna, czyli taką formę wielobocznych rur zaopatrzonych do dołu w hak, służący do oparcia na blance muru, bądź za wozem, który no, powodował, że ten odrzut w trakcie strzału był dużo mniejszy. Niektóre hakownice zaopatrzone były w takie łoża drewniane. Także te egzemplarze z pilzna z dużym prawdopodobieństwem wiązać można z wojskowością husycką. Tutaj dalsza hakownica też z pilzna właśnie. Z wojskami husyckimi wiązać można też prawdopodobnie jakby wcześniejszy etap takiej broni palnej, czyli tak zwany piszczel. To jest no, trochę o innej formie broń palna, zaopatrzona w taką tuleję na końcu, która służyła do osadzenia tej broni na kiju. To jest wczesny etap jeszcze no,
prób różnych eksperymentalnych z bronią palną, więc też ta wypadkowość używania broni palnej była dużo, dużo większa. Dlatego też no, strzelcy czasami starali się w jakiś sposób ochronić przed tym wypadkiem i trzymali takie tego typu piszczele na takim kiju. No, przez to też skuteczność i no, celność tej broni była dużo mniejsza. No, ale jako, że powiedziałem wcześniej, husyci starali się używać broń palną przede wszystkim w bliskim kontakcie, no im aż tak bardzo na tej celności, na dużą odległość nie zależało. Husyci wykorzystywali też w działaniach wojennych artylerię ogniową. W szczególności dużą popularnością cieszyły się tu hufnice, czyli działa o dużych średnicach luf, wystrzeliwujące kamienne kule na dużą odległość. Stanowiły one często umocnienia, dodatkowe umocnienia wozów bojowych. Niestety jedynym zabytkiem, który w miarę pewnie wiązać można z wojskowością husycką, jest ta hufnica z Nowego Bydzowa z pierwszej połowy XV wieku. Czyli to, jak powiedziałem, średnica lufy bardzo duża, tu jest komora prochowa, w którą ładowano proch, no i wystrzał następował po zbliżeniu źródła ognia tutaj do tego miejsca. Tak? Przechodząc do omówienia taktyki oddziałów husyckich. Przede wszystkim trzeba wspomnieć, że była ona oparta o wykorzystanie w trakcie bitew zbrojnych taborów wozowych. Poszczególne wozy używane przez husytów dostosowywane były do warunków terenowych. Początkowo były to zwykłe wozy, takie jak tutaj są przedstawione. Z biegiem czasu pojawiają się bardziej już wyspecjalizowane wozy zaopatrzone w otwory strzelnicze, które no, umożliwiały osłonę przede wszystkim załogi takiego wozu. Wozy z reguły ustawiano w kwadraty lub okręgi. Poszczególne wozy łączono ze sobą za pomocą łańcuchów i ustawiane w ten sposób, by łączyły się one ze sobą narożami. Tak? Jak tutaj widać na tej ilustracji, narożnik tego wozu łączy się poprzez koło, ale on jest jakby ustawiony tak, że w każdym momencie, kiedy tego potrzeba, do takiego wozu można zaprząc konie i usunąć taki wóz właściwie z tego szyku. No tak jak powiedziałem, to miało właśnie ułatwić tą mobilność też takiej formacji. Przed zapory z ustawionych wozów husyci bardzo często kopali rowy. Dlatego też każdy wóz wyposażony był w zestaw narzędzi potrzebnych przy pracach fortyfikacyjno-inżynieryjnych, które też zarazem no, pozwalały w razie potrzeby taki wóz naprawić. No i tutaj też sprzyjała temu obsadzanie takiego wozu przez stosunkowo liczną załogę. W myśl traktatów opracowanych przez dowódców husyckich załoga każdego wozu winno stanowić od 16 do 22 zbrojnych, od 4 do 8 huszników, 2 strzelców z bronią palną, 6-8 zbrojnych ze spisami lub cepami bojowymi, 2 padążników oraz 2 woźników. Taka liczba ludzi umożliwiała zarówno efektywną obronę stanowiska bojowego, jak i przejście do kontrataku. Według taktyki hetmanów husyckich w pierwszym etapie tabor doprowadzano stosunkowo blisko nieprzyjaciela. Rozlokowana w taborze armia poprzez prowadzony w kierunku przeciwnika ogień artyleryjski próbowała wciągnąć go do bitwy. Salwy broni palnej prowadzonej w niedalekiej odległości prowadziły często do dużych strat po stronie przeciwnika. Aby uniknąć większych tych strat, rycerze nieprzyjaciela decydowali się często na szarże na pozycje husyckie, konne szarże na pozycje husyckie. Wtedy też strzelcy ukryci za wozami, za pomocą kusz i ręcznej broni palnej, zasypywali pociskami atakujących. Często celowali w konia,
pozbawiając jazdy jej głównej przewagi. Musimy pamiętać, że takie też działanie miało pewien efekt psychologiczny, bo naprzeciwko husytów często stawali rycerze. Pamiętajmy o tym etosie rycerza z tego czasu, tak? Kogoś, kto dba o honor i walczy tylko honorowo. A tutaj przeciwko niemu stawali często zbrojni, dla których honor się zupełnie nie liczył i chodziło tylko tak naprawdę o zabicie przeciwnika. W trakcie wojen między rycerzami do zabicia przeciwnika dochodziło bardzo, bardzo rzadko, bo po prostu się nie opłacało takiego rycerza zabijać. Lepiej było go wziąć do niewoli i po prostu później zażądać za niego okupu. Tutaj natomiast husyci, jako że walczyli o tak naprawdę w obronie własnego kraju i walczyli z pełnym przekonaniem z najeźdźcą, walczyli też o swoje przekonania, dla nich różnego rodzaju kwestie honoru, pieniędzy nie miały w ogóle żadnego znaczenia, więc imali się wszelkich możliwych środków, żeby przeciwnika po prostu zabić. Po załamaniu się ataku i obniżeniu morale wroga, oddziały husyckie przeciwne przechodziły do ofensywnego kontrataku. Tutaj na tym drugim etapie, na tej drugiej fazie to widać doskonale. Czyli bardzo często wykorzystując flanki atakowali. Tutaj te jednostki skupione w taborze stanowiły pewnego rodzaju osłonę dla działań zaczepnych i kontrataku. Piechota i jazda atakowała, dokonując wypadów z zawozów. W tym czasie strzelcy ubezpieczali tyły i boki atakujących. Sukces bardzo często doprowadzał do paniki w szeregach przeciwnika, i co kończyło się bardzo często i w wielu bitwach z wojen husyckich to miało miejsce, ucieczką rycerstwa z pola bitwy. Na polu bardzo często pozostawali pozbawieni wierzchowców rycerze, którzy ze względu na obecność ciężkiego uzbrojenia, zbroi płytowych, nie mogli uciekać tak szybko. Byli oni bardzo często łatwym celem dla pikinierów i cepników. Taktyka zbrojnego taboru oraz jego wykorzystanie w trakcie działań wojennych szybko zauważyli strategzy armii cesarskiej, ale również krzyżackiej, polskiej. Właściwie praktycznie cała Europa Środkowa przejęła taktykę walki taborem. No i właściwie ta taktyka na bardzo długo, aż do XVII wieku, często są przykłady stosowania taktyki, przyjęła się w armiach europejskich. Mamy też taką ilustrację, jak wyglądało obwarowanie obozu. To akurat armia cesarska. Także właśnie ta taktyka obozu, ta taktyka taboru, walki taborem warownym wraz z rozpowszechnieniem użycia broni palnej uznać należy za wkład husytów i najważniejszy element do europejskiej sztuki wojennej końca średniowiecza i nowożytności. Dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie panu doktorowi. Poproszę teraz pana Grzegorza Kotlewskiego, prezesa Fundacji Gloria Gryfin oraz dowódcę Grunwaldzkiej Chorągwi Kazimierza Piątego, który zabierze głos w sprawie najazdu na Nową Markię i również myśli Bożej. Witam wszystkich, z tym prezesem to bez przesady. Żołnierz prosty, a jednocześnie dowódca Grunwaldzki. Żeby opowiedzieć o husytach i dokończyć to, co przed chwilą kolega zaczął, musimy cofnąć się do XV wieku. W XV wieku, na początku, Krzyżacy kupują Nową Markię, czyli Neumark. Mierzyli z Solnym, czyli właśnie to miasto Myślibórz. Co wtedy się dzieje? Chwilę później następuje 15 lipca 1410 roku, pamiętam, bitwa pod Grunwaldem. Nowa Markia
jakiś Szczecin, walczący po stronie krzyżackiej, dostajemy delikatnie mówiąc po dupie, przegrywamy tą bitwę. Czy to dobrze, czy źle? Ciężko powiedzieć. Wiadomo, że zaczął się upadek księstwa szczecińskiego. Jaki to ma oddźwięk z husytami? Parę lat później, w 1332 roku, Henryk von Ramenstein, wójt Nowej Marki, czyli tych ziem tak naprawdę, już krzyżacki wtedy, za mną mogą wielkiego mistrza najeżdża Wielkopole, łupiąc, paląc je. Król Władysław Jagiełło, który miłosiwie nam panuje wtedy jeszcze w Polsce, nie jest w stanie kontratakować. Jest zajęty w tym czasie przewrotem na Litwie, przede wszystkim butem księstwa litewskiego, które sprzyjało przez cały czas Krzyżakom. Mija rok. Krzyżacy ufni swojej potędze, ufni przede wszystkim, że nie będzie żadnego kontrataku, nagle z przerażeniem patrzą na jednostki posuwające się w ich stronę. Co się dzieje? Król Jagiełło wylemuje husytów, wylemuje Wielkopolan i potężna armia, złożona z plus minus 10 tysięcy zbrojnych pod dowództwem Jana Ciapka, tak zwany oddział sierotek, bo tu już jest po śmierci Żyćki, najeżdża tę ziemię. Co robią husyci? Tak jak kolega wspomniał, husyci faktycznie nie walczyli, nazwijmy to honorowo. Była to walka tylko właśnie na śmierć, o to się uzbrojenia. Z każdą bitwą husyci byli coraz lepiej uzbrojeni i opancerzeni. Dlaczego? Zabierali z trupów. Po prostu. Skutecznie to robili. Jak walczyli husyci? Prosty przykład Ścińsko-Zdrój. Niedaleko miasteczko, bardzo fajne, bardzo ładnie położone z murami obronnymi. Husyci podjeżdżają pod Ścińsko-Zdrój i co robią? Z jednej strony wysyłają parlamentariuszy. Na zasadzie bardzo prostej. Słuchajcie, poddajcie się, jak się poddacie, będzie wszystko ok. Z drugiej strony wysyłają oddział, obecnie byśmy powiedzieli, komandosów, zwiadowców. Wyrzynają załogę tylnej maszty, dzielają się od tyłu do miasta. W tym czasie trwa negocjacja. Ścińsko-Zdrój stwierdza, ok, w porządku, poddajemy się. Nagle patrząc z tyłu, jest pożar. Te jednostki tyłowe podpalają miasto i zaczyna się rzeź miasta. W innych miastach jeszcze nie lepiej robili. Wpuszczano pod pozorem niby, że kupca. Wpuszczano dwóch, trzech husytów, wpadali do tamtego miasta, szukali księdza, wywlekali go pod osłoną nocy. Następnego dnia rano podjeżdżał tabor. Przeżyli mieszkańcy, widząc księdza rzuconego do beczki ze smołą, nie wiedzieli, co jest grane. Husyci krótko do nich. Podajcie się, inaczej spotka was jego los. Podpalano na oczach przerażonych mieszkańców takiego księdza w beczce wypełnionej smołą. Oczywiście przerażenie. Mieszkańcy otwierali bramy. Za chwilę czekał ich dokładnie ten sam los. Rzeź? Tak, jak ten macie. A poza tym wojskowości było to fantastyczne zagranie, albowiem szczególnie Jan Ciapek, dowódca sierotek, bardzo dbał o swoich ludzi. Co to oznacza? Jego nie stać było na to, żeby tracić w bezsensownych oblężeniu kolejnych ludzi. Pamiętajmy o tym, żeby zdobyć jakiekolwiek miasto, punkt umocniony, tak samo jak i obecnie bunkier, jest to plus minus 10 do 1. 10 musi zginąć, żeby zdobyć jednego zabitego żołnierza. Jak wspomina kronikarz krzyżacki, zaledwie 12 miast i wsi na dozek husytów i Wielkopolan tak naprawdę pozostało całych. Husyci złupili wszystko, co tylko można. Odstąpili od obrażenia tylko Gorzowa Wielkopolskiego, Stargardu, bo były to zbyt mocne miejsca. Myśliwórz. Podeszli pod Myśliwórz, a nie zastali tu nikogo. Burmistrz, wiedząc, co ich czeka, a wiadomo, co by ich czekało, jedni mówią, uciek. Ja myślę, że było troszkę inaczej. Wyprowadził całą ludność, pozostawił tylko wyłącznie jednostki tyłowe, które miały chronić i pozorować obronę. W tym czasie uciekli wszyscy do pobliskiej Chojny. Tam, za potężnymi murami, wzmocnili garnizon Chojny i oparli się atakowi. A Myśliwórz? No prosty przykład. Wiemy, co się stało z tym obiektem. Husyci zrobili tutaj porządek, delikatnie mówiąc. Złupili miasto, po swojemu zabrali. Dotarli w ten sposób aż do Gdańska. Bo pamiętajmy o zdobyciu Nowej Marki, po złupieniu jej tak naprawdę, zaatakowali, nazwijmy to rdzenne państwo krzyżackie, o ile w ogóle można tak mówić,
bo jeżeli cofniemy się w czasie, to będziemy wiedzieli o przeklęcie krzyżackim, jakie zrobili Konradowi Mazowieckiemu, ale to jest zupełnie inna historia. Dotarli i Ciapek powiedział, wracamy, bracia. Dlaczego? Woda była słona. Wcześniej pierwszy raz spotkali się z morzem. Kiedy zobaczyli tak wielki obszar morza, Zatoka Gdańska tak naprawdę, ale to już morze. Jak zobaczyli tak wielki bezmiar wody, zaczęli bawić się jak dzieci. Zrobili sobie turnieje w tej wodzie. Wygłupiali się, skakali, chcieli się napić. No, ta woda trochę była nie taka. Nie za bardzo zadowoleni, stwierdzili, po pewnym czasie wracamy. Wrócili do Czech, obładowani zdobyczami, obładowani złotem, obładowani jednym wielbłądem. Król Polski, oprócz potężnej nagrody finansowej i butów, bo pamiętajmy, że wyruszając na tą akcję, nie wiem czy wiecie, większość Czechów była bez butów. W Krakowie zostały zamówione dla nich buty, tak zwane krakowskie czuby. Podarował im w nagrodę wielbłąda. Ten wielbłąd obecnie jest jako herb Brna. Co nam zostawili Czesi tutaj? Chociażby Knedliczki, Jarzyńczka, Ciapek. Tak samo wielokrotnie walczyli z tą nazwą, bo to jest od niemieckiego Knydel. Jak wiadomo, Niemcy wszystko potrafią nazwać inaczej, nawet motylka Schmetterling. Tak? Natomiast Knedliczki pyszne są. I naprawdę fajnie brzmią dla ucha, na pewno nie Knydel. Co jeszcze zostawi nam Czesi? Fantastyczną kulturę, nie tylko zniszczenie, a przede wszystkim wojskowość. To, co kolega tutaj prezentował, tak zwany Wagenburg. Tak to się nazywa. Kiedy spotkamy się z Wagenburgiem, nazwijmy to na ziemiach obecnych polskich. Też 15 lipca 1410 roku. Wojska krzyżackie rozgromione w trakcie, różnie kronikarze podają, od 8 do 12 godzin bitwy pod Grunwaldem. Obarwały się między innymi nasze wojsko książęce szczecińskie właśnie w Wagenburgu. Część jednostek została wbita, część zdołała się przebić do Malborka. Ale jest to jeden z pierwszych przykładów, kiedy właśnie taki tabor jest użyty na naszych ziemiach. Broń pala. Odnośnie zasięgu. Nie do końca jest tak, że ten zasięg był niesamowity. Nie do końca jest tak, ta legenda w Malborku, jeżeli zwiedzacie, zobaczycie kulę tam wbitą koło wielkiego reflektarza, tak? I która niby, że miała powalić ten filar i wtedy, w tym momencie wielki mistrz, von Plauen, tak naprawdę po śmierci Ulrika von Jürgingena, byłby zabity. Badania archeologiczne i budowlane wykazały, że nawet gdyby ten filar został zniszczony, to i tak ten reflektor by się nie zawalił. To jest raz. A druga sprawa najważniejsza. Pamiętajmy, ta cała broń, którą przed chwilą oglądaliście na zdjęciach, była to broń gładkolufowa. Z wojskowości podpowiem wam, jeżeli dany obiekt, kula w tym wypadku, nie nabierze lotu rotacyjnego, tak, wokół własnej osi, to on po prostu odbije się gdzieś o jakąś krawędź i leci gdzieś w tamtą stronę. Jaki był efekt tych działań? Miażdżący. Dlaczego? Do tej pory królowała konnica. Było to tak zwane formacja typu klin. Klinem atakowała kopia, to był rycerz kopijnik, miał przy sobie 3-4 zbrojnych, do 5 nie więcej. Kronikarze podają, że książę Kazimierz V wystawił 300 kopii, czyli plus minus około 1000 żołnierzy. Bitwy pod Grunwaldem. Nadjeżdża taka konnica i do tej pory rozwalała w puch dosłownie piechotę. Z chwilą pojawienia się hakownic, hakenbisze z niemieckiego, znowu fantastyczna nazwa. Taki szarżujący koń był spłoszony przede wszystkim eksplozją, był spłoszony przede wszystkim tym językiem ognia, językiem dymu, hukiem potężnym, a przy okazji coś leci, chwiszcze, coś czasami trafi. Nic więcej trzeba było, żeby rozwalić szyk. Resztę dokonywały już właśnie wozy taborowe oraz piechota. Czym Czesi nas do tej pory zaskakują? Zryw husycki doprowadził do tego, że obecnie w Czechach jest 99% ateistów. Może to jest dziwne. Wszyscy mówią, no tak, ale na taczach hostia, na taczach słowa głoszące wiarę, rybia łyska nawiązująca do ryby, czyli po prostu do tak naprawdę pierwszych znaków chrześcijan. Tak samo święty Jerzy, tak samo tutaj mi się przedstawiony Dawid i Goliat. Wszystko tak naprawdę Biblia. Super. Ale jeżeli my, załóżmy jako Czesi, walczymy z wojskami, którzy w imię Boga, w imię Krzyża, szczególnie
potężny zakon świętego Jana, bo to oni na siebie głównie przyjęli walkę z husytami, walczą z nami, to pochłonęła nam taka wiara. Obecnie 99% Czechów są ateistami. Ale co jest dziwnego? Jedna z najstarsza, nie, właściwie najstarsza pieśń polska, znacie ją? Słucham? Nie. O Chmielu. To jest najstarsza. Boga Rodzica, tak, jak najbardziej jest to druga. Boga Rodzica stało się z czasem hymnem, śpiewano też po zwycięskich bitwach, chociaż według mnie dużo piękniejsza pieśń, którą jutro słyszycie na rynku, to jest Gaudemate. Na nieszczęście śpiewana jest tylko i wyłącznie i nawiązywana do roku akademickiego i tylko dwie zwrotki, a jest to przepiękna pieśń. Kto z was zna całą Boga Rodzicę? 90% Polaków deklaruje, że są chrześcijanami, tak? Chociaż na się tylko wtedy, kiedy jest Wielkanoc albo Wigilia, albo Brzegna Narodzenia. A ktoś z was zna całą Boga Rodzicę? A wiecie o tym, że ateiści, Czesi, wszyscy znają pieśń Boże Bojownice? I śpiewają z Danielem Nadą. Jeżeli wejdziecie sobie na stronę internetową YouTube, wpiszecie Daniel Landa, Boże Bojownice, zobaczycie to też na koncercie rockowym, jak kilkadziesiąt tysięcy ludzi to śpiewa. Co jutro? Zobaczycie na pewno artylerię. Serdecznie zapraszam oczywiście na jarmark. Zobaczycie artylerię, zobaczycie walkę wręcz. Te papieże litewskie, które tutaj były opisane, występowały też w krótkiej formie. Znam tego pana akurat. Taką papieżką litewską bardzo fajnie się atakuje. Albowiem przez to, że ona ma takie wycięcie na rękę, są fantastyczne ciosy na płasko. Kapali, jak najbardziej. Fajny hełm, który chroni tak naprawdę przed atakiem z góry. Natomiast walki fullkontaktowe zakładamy zupełnie inne hełmy. Nie odszedliśmy. Zaprezentujemy wam walki fullkontaktowe. Zaprezentujemy wam też artylerię średniowieczną różnego kalibru. A przede wszystkim kata, który właśnie czeka nam już na rynku. Dziękuję. Do widzenia. Panu Grzegorzowi. I teraz zapraszamy pana Michała Gierkę, który opowie nam o Myśli Bożej jako modelu, jako przykładzie średniowiecznego miasta nowego typu. Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowna Pani Dyrektor, Szanowni Państwo, dziękuję za zaproszenie na konferencję. Chciałbym ukazać wczesne dzieje Myśli Boża w kontekście ogólnoeuropejskiego ruchu, który w zasadzie zdominował Europę późnego średniowiecza. Mówię tu o organizacji miast nowego typu. Innymi słowy, miast na prawie niemieckim, tak jak u nas mówimy, bądź miast lokacyjnych, samorządowych, komunalnych, one mają różne nazwy. Kiedy spojrzymy na dzisiejszą Europę, to myślę, że nie będzie fałszywe stwierdzenie, iż jest ona jednolita kulturowo. To znaczy, istnieją różne warianty tej kultury, jednak nie różnią się one między sobą tak, jak we wczesnym średniowieczu. Kiedy spojrzymy na Europę przed 1500 lat, czyli w okolicach połowy
pierwszego tysiąclecia dostrzeżemy taką hybrydę, która składała się z trzech części. Na południu, w basenie Morza Śródziemnego, były tereny dość dobrze zurbanizowane, które w pewnej mierze oparły się na jeździe ludów, które wędrowały przez Europę w tym okresie, z fenomenem kilkuset tysięcznego Konstantynopola na czele. Drugą częścią będzie tak zwana Europa sukcesyjna, czyli Europa zachodnia, która przejęła w pewnej mierze tradycje Cesarstwa Rzymskiego. Oraz trzecia część, czyli Europa Środkowo-Wschodnia, Europa Wschodnia, najogólniej mówiąc Słowiańszczyzna. Te trzy części w zasadzie nie grały ze sobą. Dość powiedzieć, że kiedy w 800 roku cesarz Karol wznosił kaplicę w Akwizgranie, kiedy dokonywał się renesans karoliński, wschodnia część Europy właściwie posługiwała się jeszcze tradycją przekazywaną ustnie oraz dominowało w niej budownictwo drewniane, w zasadzie monumentalnej architektury nie było wcale. Pierwszym krokiem do unifikacji kulturowej Europy była chrystianizacja, która jednoczyła Europę pod sztandarem jednej wiary katolickiej, a także legitymizowała władzę państwową w państwach, które powstały na bazie plemion w państwach słowiańskich. Akordem wieńczącym ową unifikację było natomiast powstawanie wspomnianych na początku miast nowego typu. Były one nośnikami pewnych form kultury, które właśnie unifikowały kontynent i rozprzestrzeniały pewne idee i elementy kulturowe w całej Europie. Historycy nazywają je przyspieszaczami historii, ponieważ formy prawne, które w nich funkcjonowały, a także wolność mieszczan, zresztą samo wytworzenie się stanu mieszczaństwa, były katalizatorem rozwoju nie tylko gospodarczego, ale również politycznego i społecznego poszczególnych państw. Przy okazji pojawiały się nowe technologie, które na wschód docierały przenoszone przez kolonistów z zachodu. Co rozumiemy pod pojęciem miasta nowego typu? No tu niestety często zauważa się, że próby zdefiniowania takiego ścisłego tego rodzaju jednostek zasadniczych częściej mnożą problemy niż je rozwiązują. No bo kiedy mówimy na przykład o biblijnym mieście Jeruzalem, nie trzeba tłumaczyć, na czym polega jego miejski charakter. Każdy to po prostu rozumie. Jednak w określonej rzeczywistości, w określonych warunkach historycznych warto zastanowić się, co było taką cechą wyróżniającą owe miasto nowego typu od spośród innych jednostek. Tutaj moim zdaniem przede wszystkim charakter prawny tych osad. Otóż w momencie lokacji tworzono gminę miejską, czyli grupę obywateli miasta, która dostawała określony zestaw przywilejów od władcy. Władca w zasadzie rezygnował z pewnych swoich praw na rzecz owych mieszczan. Oni zaś musieli wykorzystywać je w taki sposób, aby miasto rozwijało się, władca oczywiście zyskiwał, miał korzyści materialne z tego rozwoju w postaci płaconych podatków. Często zwracano też uwagę na inne cechy tego rodzaju miast, czy próbując wyróżnić miasta spośród innych jednostek.
Zwracano uwagę na przykład na wielkość danej jednostki, czy jej zaludnienie. Tutaj no to kryterium nie jest może do końca zadowalające, bo porównajmy średniowieczną kolonię i na przykład nowomarchijski Morin, który również pełnił funkcje miejskie, a liczba ludności w nim była myślę kilkadziesiąt albo nawet kilkaset razy mniejsza niż w kolonii. Często zwracano uwagę, że cechą decydującą o tym, czy mamy do czynienia z miastem, czy z inną jednostką, jest jego urbanistyka, a zwłaszcza mury obronne. Bo nawet takie sformułowanie dość rozpowszechnione, Mauer macht die Stadt, czyli mury czynią miasto. Spośród innych elementów wymienia się funkcjonowanie zakonów żebraczych w miastach, których w innych jednostkach nie było. Również zwraca się uwagę na określenia źródłowe. To znaczy, jeżeli dana osada funkcjonowała w źródłach jako civitas, powiedzmy opitum, to są łacińskie określenia miasta, lub pod niemieckim terminem Stadt, wtedy uznawane jest za miasto. Jednakże znamy takie osady, które pełniły funkcje miejskie i występowały w nich inne elementy, takie jak właśnie wspomniany wcześniej samorząd czy prawo miejskie, a nie były określane w źródłach mianem civitas. Także to kryterium też nie jest do końca przekonywające. Stąd wniosek, że większość miast dysponuje jedynie częścią tych cech, które uważa się za kryterium miejskości danej osady. W przypadku Myśliborza natomiast można mówić, że w zasadzie występują wszystkie te cechy, dlatego tytuł mojego wystąpienia brzmi Myśliborz jako modelowy przykład miasta nowego typu. I pokrótce wymienię Państwu te cechy, które decydują o tym, że można tak o Myśliborzu powiedzieć. Tak jak wspomniałem, lokacja miasta czy jego organizacja wiązała się z tym, że władca terytorialny musiał zrezygnować z części swych praw na rzecz tworzącego się samorządu. Oczywiście było to dla niego korzystne, ponieważ, tak jak mówiłem, mógł czerpać korzyści. Przykład tego rodzaju działalności lokacyjnej znajdziemy na przykład na Pomorzu. Tego typu motywację przypisuje się księciu Barnimowi I, który przeprowadził reformę miejską księstwa pomorskiego i w zasadzie motywował się właśnie tymi korzyściami materialnymi. Często pojawia się takie określenie melioratio terre łacińskie, czyli powiedzmy użyźnienie ziemi, tak? Ale w sensie takim, że chodziło o to, żeby ona dawała konkretne owoce finansowe. Należy się zastanowić, czy mogły istnieć inne motywy, dla których władcy lokowali miasto. Przywołać można tu Brandenburgię, a właściwie Nową Marchię, czyli obszar dawnego pogranicza pomorsko-wielkopolskiego, które margrabiowie brandenburscy, począwszy od połowy XIII wieku, podbijali, zdobywali również innymi metodami, kupowali, niekiedy zamieniali się na inne ziemie. I historyk nowomarchijski, w zasadzie klasyk, Paul van Nissen, zauważył, że miasta Nowej Marki, w tym Myśliborz, pełniły przede wszystkim rolę twierdz.
To znaczy, że margrabiom zależało na tym, żeby lokować te miasta tylko po to, żeby zyskać punkty do dalszej ekspansji terytorialnej, a także punkty, które miały bronić zdobyte już tereny. Dlatego dużą uwagę zwracano na obwarowania, umocnienia obronne, które rzeczywiście w miastach nowomarchijskich były dość rozbudowane. Należy zadać pytanie, czy jednak gdyby margrabiom zależało tylko na tym, żeby umocnić nowo zdobyte tereny militarnie, to czy opłacało im się nadawać przywileje miejskie, tracić część swych prerogatyw na rzecz samorządów? Czy nie prościej byłoby po prostu wznieść pewien system twierdz obronnych, warownych zamków, które również mogłyby bronić dostępu do nowo zdobytych terytoriów? Inną koncepcję genezy miast Nowej Marchii przedstawił niedawno archeolog brandenburski Winfried Schiff. Otóż zauważył on, że margrabiom zależało w pierwszej mierze na tym, żeby zmienić zastane na podbijanych ziemiach stosunki administracyjne, żeby budować nowe centra gospodarcze, wokół których miało rozwijać się życie społeczne. Dobrym przykładem tego rodzaju praktyki jest lokacja Frankfurtu nad Odrą w 1253 roku w opozycji do biskupiego Lubusza. Nowo lokowane miasto miało po prostu stać się nowym centrum regionu zarządzanym przez margrabiów brandenburskich. W ten sposób umacniać ich bytność na nowo zdobytej ziemi lubuskiej. Podobną sytuację widzimy w przypadku Gorzowa, lokowanego w 1257 roku w opozycji do grobu kasztelańskiego w Santolu. Tego rodzaju przykłady można jeszcze mnożyć, natomiast chciałbym zwrócić uwagę na niedaleki od Myśliborza Nowogródek Pomorski. Otóż wiadomo, że miasto to ówcześnie w średniowieczu posiadało przywileje, może nie przywileje, ale na pewno prawa miejskie potwierdzone źródłowo. Winfried Schiff zauważył, że zostało ono lokowane w opozycji właśnie do Myśliborza. W Myślibożu trudno powiedzieć, czy jakaś osada targowa, czy osada o charakterze miejskim wówczas funkcjonowała. Na pewno znajdował się tutaj jednak dwór templariuszy, przy którym mogło rozwijać się jakieś osiedle o charakterze, czy o cechach, pewnych cechach miejskich. Podobnie jak w Kostrzynie, gdzie również templariusze założyli najpierw osadę targową, z której potem rozwinęło się miasto na prawie niemieckim. Jednakże margrabią niedługo potem udało się zdobyć terytorium templariuszy, na którym znajdował się dwór występujący w źródłach pod nazwą Myślibore. I wydaje się, że wówczas niedaleko niego lokowali właśnie miasto nowego typu na prawie niemieckim. Jeszcze jeden element, który pozwalał margrabiom umacniać władzę na nowo zdobywanych terytoriach, to, że do tego rodzaju miast sprowadzano kolonistów z zachodu, czyli po prostu z Niemiec, w tym przypadku z Brandenburgii. Byli oni, jak to się mówi, nośnikami prawa miejskiego, rozmaitych nowinek technologicznych i po prostu tworzyli pierwsze gminy miejskie. W ten sposób margrabiowie zyskiwali
można powiedzieć, lojalnych osadników na tych obcych dotychczas terenach. Pierwszą wiadomość o Myśli Bożu jako o mieście w źródłach znamy z 1271 roku, kiedy Bolesław Pobożny to miasto spalił. Myślibórz określony jest w przekazie kronikarskim jako miasto dobrze umocnione, benemunicjum. Z tym, że trzeba pamiętać o tym, że nie wiadomo nic o jego charakterze miejskim. A tak jak mówiłem, samo określenie Civitas nie przesądza jeszcze o tym, że było to miasto. Należy jednak się liczyć z tym, że być może wówczas rozpoczęty proces lokacji miasta na prawie niemieckim. Z uwagi na niedostatek źródeł, trudno powiedzieć, czy miasto to było lokowane na surowym korzeniu, to znaczy w miejscu, w którym wcześniej nie było żadnej osady, czy też wyrosło z jakiejś wcześniejszej osady słowiańskiej. Jednakże przedstawiony plan miasta w bardzo regularnym rozplanowaniu wskazuje raczej na to, że miasto to było założone planowo, to znaczy, że organizując je zasadźca, innymi słowy lokator, rozmierzył kwartały wyznaczył miejsca pod zabudowę mieszkańską i tak dalej, a nie wykorzystał istniejące już wówczas struktury osadnicze. Oczywiście można również przyjąć, że to wcześniejsze miasto, spalone w 1261 roku, rozwinęło się z jakiejś wcześniejszej osady. Natomiast to, które widzimy tu na planie, zostało po tym terminie zbudowane. Niestety tutaj nie możemy tego obecnie zweryfikować z uwagi na niedostatek źródeł. Tutaj oczywiście źródła archeologiczne mogłyby z pewnością pomóc zweryfikować lub sfalsyfikować tę hipotezę. Co wiemy o prawie miejskim Myśli Boża? W zasadzie niewiele. Wiadomo, że zostało przeniesione tutaj z brandenburskiego Strausbergu. Jednak sam przywilej lokacyjny nie zachował się, dlatego trudno stwierdzić, jakie było uposażenie miasta, jakie było uposażenie zasadźcy, jakimi obszarami mieszczanie dysponowali na początku funkcjonowania miasta i na czym po prostu mogli bazować. W każdym razie wiadomo, że w 1281 roku Myślibórz stał się miastem macierzystym dla innych miast, nowo zakładanych miast Nowej Marii. To znaczy, że kiedy władcy chcieli, czy organizowali nowe miasto, to wtedy to miasto otrzymywało prawo z Myśliborza. Mieszczanie myśliborscy przenosili to prawo, podobnie jak sami to dostali ze Strausbergu, do kolejnego miasta. I Myśliborz był tym samym miastem odwoławczym, czyli jeżeli w tym nowo lokowanym mieście były jakieś sporne sprawy związane z prawem, wówczas rajcy tego nowego miasta odwoływali się do Myśliborza z prośbą o rozwiązanie tych problemów. Następnie w 1317 roku markrabiowie zarządzili, że Myślibórz ma być również miastem odwoławczym dla kolejnych miast Nowej Marchii, ale lokowanych jeszcze przed 1281 rokiem.
Wśród tych miast znajduje się na przykład Gorzów, Barlinek, Kostrzyn, Czelin, Mieszkowice czy pobliski Nowogródek Pomorski. Tutaj chciałbym zwrócić uwagę na to, że Myślibórz był miastem macierzystym dla tak dużej liczby miast w kontekście wspomnianej tu już wcześniej problematyki stołeczności Myśliborza w Nowej Marii. Myślibórz często konkuruje z Chojną, która w moim przekonaniu wydaje się być ośrodkiem być może prężniejszym w aspekcie gospodarczym, o czym świadczą choćby zabytki czy architektura gotycka. Jednakże Chojna była miastem macierzystym jedynie dla trzech pobliskich miast, czyli dla Trzcińska, Morynia i Cedyni. A Myślibórz przynajmniej dla kilkunastu. Jedną z ważniejszych osób w mieście nowego typu był lokator, czyli przedsiębiorca kolonizacyjny, który na zlecenie władców organizował miasto, czyli wytyczał, tak jak wcześniej wspomniałem, działki, sprowadzał osadników, zajmował się całą tą organizacją. Nie wiemy, kto zorganizował Myślibórz, ponieważ źródła na ten temat milczą. Wiadomo natomiast, że tego typu czy urzędnik, taki zasadźca, po lokacji miasta zostawał jego sołtysem, czyli pełnił władzę sądowniczą wraz z ławą, czyli zespołem ławników, którzy razem z sołtysem sprawowali sądownictwo niższe. Sołtysi myśliborscy znani są jednakże dopiero z lat 30. XIV wieku, dość późno. Niewątpliwie wcześniej ten urząd musiał istnieć, ale nie ma na jego temat zmianek w źródłach. Oprócz sołtysa, który można powiedzieć, że zarządzał miastem w pierwszych fazach jego istnienia, w przywileju lokacyjnym miasta niejako zaprogramowany był rozwój samorządu, tego najważniejszego elementu, o którym mówiłem na początku. Ten samorząd to była po prostu rada miejska z burmistrzami. Przyjmuje się, że w zasadzie we wszystkich ważniejszych, większych miastach Nowej Marchii tego rodzaju organ pojawił się do końca XIII wieku. I podobnie jest w Myśliborzu, jak dowiódł niemiecki badacz przedwojenny Helmut Wittlinger. O samorządzie w Myśliborzu można mówić już pod koniec XIII wieku. Oczywiście, aby gmina miejska czy miasto odpowiednio się rozwijało, niezbędne były oprócz tych przywilejów zagwarantowanych w dokumencie lokacyjnym inne prawa, które napędzały rozwój miasta. I tak to z takich najważniejszych, bo przywilej można więcej wymienić różnych nadań od władców. Chciałbym powiedzieć o prawie przymusu drogowego z 1352 roku. To znaczy, margrabiowie wydali dyspozycję, że każdy, kto będzie podróżował z Gorzowa w kierunku Pyrzyc, musi przejechać przez Myślibórz. Wiązało się to oczywiście z rozmaitymi opłatami, które taki podróżny musiał ponieść. I przywilej z 1355 roku, który zezwalał na organizowanie jarmarku w Myśliborzu, w dokumencie został nazwany Besondere Gnade, czyli szczególna łaska, jaką margrabia obdarzył miasto. Proszę Państwa, to sprawy prawne to jest jeden aspekt, nie wiem jak z czasem. Chciałbym przejść jeszcze do innego elementu istotnego z punktu widzenia
cech miejskich, czyli urbanistyki miasta, która stanowiła obok tych właśnie względów prawnych ten taki najbardziej charakterystyczny, czy przede wszystkim wizualnie element miast nowego typu późnego średniowiecza. Otóż można powiedzieć, że we wszystkich, czy w większości miast tego rodzaju, w urbanistyce większości miast tego rodzaju, powtarzają się pewne elementy. Wśród najważniejszych z nich trzeba wymienić obwarowania, czyli innymi słowy mury miejskie. Zwykle tego umocnienia wznoszono na samym początku rozwoju miasta. Znamy przykład z przywileju lokacyjnego Gorzowa Wielkopolskiego, gdzie margrabia zobowiązał się, że umocni sam osobiście, czyli po prostu sam sfinansuje umocnienie nowego miasta wałem i palisadą. Można przypuścić, że pierwotny myśliburz również był w ten sposób umocniony. Z czasem tego rodzaju umocnienia zastępowano konstrukcjami murowanymi. Najpierw kamiennymi, następnie ceglanymi. W myśliborzu zachowały się jeszcze pewne elementy tego systemu obwarowań. Trzeba dodać, że są mury z bramami, z basztami i tak dalej. Z zewnątrz były jeszcze wzmocnione fosami i kolejnymi wałami ziemnymi. Otóż obwarowania, oprócz tej swojej podstawowej funkcji, czy najważniejszej może, czyli obrony miasta, pełniły również inne funkcje, o których warto powiedzieć. Jedną z nich była funkcja kontroli osób, które chciały się dostać do miasta. Nie chodzi tylko o pobieranie podatków, ale również o w pewnej mierze również o stan zdrowia osób, które chciały wejść do miasta. Inną funkcją była funkcja reprezentacyjna, to znaczy to były mury obronne, to był jakby pierwszy element, który przyjeżdżający do miasta widział. Kolejna funkcja obwarowań związana już jest z swego rodzaju symboliką. Otóż obwarowania w symboliczny sposób wyznaczały różne strefy miejskie, czyli strefę inframurów, wewnątrz murów, w której po prostu żyli mieszczanie. To było ich terytorium. I strefę extramuros, czyli poza murami, gdzie znajdowały się różne urządzenia gospodarcze, młyny, wzgórza szubieniczne i tak dalej. I mury w sposób symboliczny obrazowały wolność owych mieszczan od wszelkich niebezpieczeństw czyhających na zewnątrz. Nie chodzi tu oczywiście tylko o niebezpieczeństwa takie jak różnego rodzaju oblężenia, ale również niebezpieczeństwo nadprzyrodzone. To znaczy, znajdując się w obrębie murów miejskich, mieszkaniem czuł się bezpiecznie. Ta strefa inframuros przeznaczona była nie tylko dla żywych mieszkańców miasta, ale również dla umarłych, ponieważ trzeba pamiętać o tym, że wspólnotę miejską tworzyli zarówno żywi mieszczanie, jak i umarli. No, to jest, wiąże się z różnymi koncepcjami, wedle których inaczej niż dzisiaj w średniowieczu zmarłych postrzegano jako istoty realnie istniejące. To jest taki przykład chyba najlepiej obrazujący tego rodzaju myślenie. Pochodzi z Ulm, gdzie w laudacji świątyni parafialnej napisano, że z kościoła parafialnego mieszczanie są bardzo dumni, zarówno żywi, jak i umarli. Także sugeruje to, że traktowano ich po prostu jako osoby realnie istniejące.
Z tego względu również cmentarze zorganizowane były wewnątrz murów miejskich, w strefie inframuros, wokół kościoła parafialnego, natomiast osoby, które chciano w sposób symboliczny wyłączyć ze wspólnoty miejskiej, które nie zasługiwały na to, żeby dalej się w niej znajdować. Mogli to być różnego rodzaju złoczyńcy, albo też innowiercy, samobójcy. Grzebano poza murami miejskimi, najczęściej na cmentarzach znajdujących się na wzgórzach szubienicznych lub przy szpitalach. W strefie inframuros, czyli wewnątrz murów, najważniejszym elementem urbanistyki oczywiście był rynek, na którym toczyło się całe życie miasta. I znajdujący się przy nim początkowo dom kupca, z którego potem wykształcała się siedziba władz miejskich, czyli ratusz. Akurat myśliborski ratusz pochodzi z XVIII wieku. Trudno przy obecnym stanie badań powiedzieć, jak wyglądał i kiedy został wzniesiony ten ratusz średniowieczny, natomiast raczej nie ma wątpliwości co do tego, że istniał. Kolejnym ważnym elementem był kościół parafialny, właśnie z cmentarzem parafialnym, o którym już mówiłem. To trzeba jeszcze powiedzieć o tym, że parafia stanowiła dla średniowiecznych mieszczan swego rodzaju małą ojczyznę. Oni nie identyfikowali się, powiedzmy, z państwem, czy którym żyli, czy z regionem, ale raczej właśnie ze swoim miastem, w szczególności z parafią. Kolejny element, o którym wspominałem, który świadczy o tym, że to jest jednym z wyznaczników miejskości miasta, jest klasztor żebraczy. No tutaj jest to budynek, w którym obecnie się znajdujemy, czyli kościół, dawny kościół klasztoru dominikanów, który fundowany był w Myśliborzu w 1289 roku. Tego rodzaju instytucje w zasadzie w pewien sposób animowały też życie społeczne. Prowadziły rozmaite szkoły dla mieszczan. Rozwijała się w nich również kultura muzyczna, plastyczna, często jak wcześniej niż kościoły parafialne dysponowały na przykład organami. I tutaj jeszcze też a propos tej stołeczności Myśliborza, to trzeba powiedzieć, że to był klasztor dominikanów, którzy raczej osadzani byli w znaczniejszych miastach, choć w Nowej Marchii są pewne poszlaki, że taki klasztor był założony również w Małym Ińsku, choć znajdował się w innej prowincji polskiej, ale to z tego względu, zresztą w Ińsku sama nazwa wskazuje na to, się wcześniej nazywało Nürnberg, że być może margrabiowie planowali tam organizację większego ośrodka, ale coś w pewnym momencie nie wypaliło. Przejdziemy jeszcze krótko. Oczywiście takim ważnym elementem rozplanowania miasta były parcele. Tutaj na tym planie widzimy kwartały. Te kwartały były podzielone na parcele, czyli działki mieszczańskie. Posiadanie działki wewnątrz murów miejskich było w zasadzie nieodzowne, aby móc być członkiem gminy miejskiej. Tego rodzaju czy te parcele zorganizowane były w ten sposób, że na jej przedniej części znajdowała się kamienica mieszczańska, natomiast w tylnej zaplecze gospodarcze lub rzemieślnicze. Tutaj z badań archeologicznych w Myśliborzu przy działce usytuowanej przy ulicy Pomorskiej 5 znajdujemy pewne potwierdzenie tej reguły, gdyż właśnie na zapleczu tej działki odkryto jamę gospodarczą. Jeszcze krótko o strefie extramuros, czyli tej znajdującej się poza murami.
Zwykle budowano w nich oprócz urządzeń gospodarczych, takich jak młyny, które w myśli Bożą bardzo szybko się pojawiają już w XIII wieku, w zasadzie zaraz po lokacji miasta, potem są rozbudowywane, znamy z dokumentów źródłowych, że w latach 1316-1317 jeden z młynów powiększono o kolejne dwa koła. Obok młynów, pól miejskich, ogrodów wznoszono również zespoły szpitalno-kościelne. To jest również taka charakterystyczna dla miast średniowiecznych instytucja. Zwykle były one fundowane przez bogatych mieszczan, po prostu przez radę miejską, żeby zadośćuczynić chrześcijańskiemu przekazaniu miłosierdzia wobec bliźnich. Tego rodzaju instytucje miały różne przeznaczenie. Szpital Świętego Ducha, tutaj w Myśli Bożu, znajdujący się wprawdzie jeszcze w obrębie murów miejskich, choć na skraju miasta, zwykle przeznaczany był dla mieszczan, dla starców, którzy mogli oddać na rzecz szpitala swój majątek i spędzać w nim swą starość. Oczywiście szpital, w którym znajduje się muzeum, to znowu kaplica szpitalna, ponieważ każdy szpital, z uwagi na to, że był instytucją duchowną, musiał posiadać przynajmniej ołtarz, przy którym jego mieszkańcy mogli odprawiać msze za duszę swych fundatorów i dobroczyńców. Innego rodzaju szpital to szpital świętej Gertrudy, po którym również w Myśli Bożą zachowała się kaplica. Tego rodzaju szpitale pojawiają się od początków XV wieku, w zasadzie w całej Marchii Brandenburskiej. W Myśli Bożą został zniesiony prawdopodobnie około połowy XV wieku, a były one przeznaczone dla pielgrzymów. Co ciekawe, wcześniej, bo w 1326 roku Rada Miejska ufundowała, czy założyła Bractwo Pielgrzymkowe, które również poświęcało się opiece nad pielgrzymami i podróżnymi. Być może Szpital Świętej Gertrudy wyewoluował z tego bractwa. Podróżny po zapadnięciu zmroku oczywiście nie mógł wejść do samego miasta. Bramy były zamykane. Wtedy mógł udać się na spoczynek do szpitala świętej Gertrudy. Znamy również z materiałów źródłowych szpital świętego Jerzego w Myśli Bożu, który był wzmiankowany w 1481 roku. Tego rodzaju szpitale z kolei służyły osobom zakaźnie chorym. Organizowane były zwykle w pewnej odległości od miasta i dysponowały własnymi cmentarzami, na których tych chorych grzebano. Ponadto istnieje jeszcze do dziś, zachowała się kaplica jerozolimska. Tu z kolei związana z procesjami, z kultem rozwijanym już schyłku XV i w początkach XVI wieku i w zasadzie o schyłku nowomarchijskiego średniowiecza, chwilę przed reformacją. Na koniec jeszcze a propos właśnie tego znaczenia Myśli Boża w Nowej Marii. No więc tak jak mówiłem, przede wszystkim chodzi o to, że miasto było ośrodkiem macierzystym dla innych miast Nowej Marii. Poza tym było również centrum duchowym, ponieważ margrabiowie fundowali w końcu XIII wieku kolegiatę w Myśli Bożą, bardzo dobrze uposażoną. Jeżeli spojrzymy na dokumenty dotyczące Myśli Boża, zebrane w kodeksie dyplomatycznym Brandenburgii, wydanym w połowie XIX wieku, to łatwo można stwierdzić, że myślę około 2/3 dokumentów tam zebranych dotyczy właśnie
kolegiaty myśliborskie i uposażenia, czyli tego, skąd czerpała zyski. Margrabiowie obdarzali ją bardzo obficie. Kolegiata dysponowała wsiami, dochodami z pól, z młynów, z ołtarzy, a ponadto miała patronat nad innymi kościołami parafialnymi, między innymi w Libianach, Strzelcach, Dobiegniewie, w Moryniu, w Trzcińsku Zdroju. Także już mam nadzieję, że jak udało mi się to przedstawić, można powiedzieć, że Myśliborz wypełnia, czy ma w sobie wszystkie cechy typowego miasta, nowego miasta samorządowego późnego średniowiecza i co ważne, można w nim dostrzec cechy nie tylko te, które są, nazwijmy to, obowiązkowe do tego, by móc mówić o mieście nowego typu, ale również te nadobowiązkowe. Natomiast jeżeli chodzi, wracając jeszcze do problemu stołeczności Myśliborza, myślę, że ten spór jest raczej sztucznie kreowany. Nikt z mieszkańców się chyba raczej nie zastanawia nad tym, które miasto było ważniejsze. Najrozsądniej byłoby uznać, że po prostu w pewnych kwestiach stolicą był Myśliborz, w pewnych kwestiach Chojna. Dziękuję bardzo. Dziękujemy prelegentom za wystąpienia. Proszę Państwa, teraz przyszedł czas na ewentualne pytania do osób, które występowały. Przypomnę, że dwa wystąpienia, w tym momencie nie ma Pana Grzegorza z nami, ale jest Pan Arkadiusz, dotyczyło sztuki wojennej husytów, generalnie ich działalności i wyprawy również na obszary nowomarchińskie, w tym i Myśliborza. Natomiast ostatni oczywiście dotyczył samego Myśliborza, jego planu, założenia oraz również architektury, która tą przestrzeń wypełniała. Zapraszam do ewentualnych pytań do autorów. Marek Karolczak. Z wielką uwagą się przysłuchiwałem tym wystąpieniom. Mnie nurtuje jeden bardzo, wydaje mi się, ciekawy wątek, który do tej pory chyba nie został w literaturze w jakiś sposób wyjaśniony. Mianowicie, kiedy wspomina się o tym, że mieszkańcy Myśliborza opuścili miasto, kiedy wiedzieli już, że broni się oblegany przez husytów Gorzów i że mogą być, że tak powiem, kolejnym miastem, które zostanie przez husytów zaatakowane, podjęto decyzję o, jakbyśmy powiedzieli, ewakuacji mieszkańców. I tutaj pojawia się taka informacja, że mieszkańcy Myśliborza w liczbie, jak tam wyczytałem w jednym z źródeł, zresztą dotyczącym naszego klasztoru, jest to wydawnictwo, które się ukazało w 1928 roku z okazji utworzenia Heimatmuseum, tutaj gdzie dzisiaj się zmieści biblioteka. I tam jest informacja taka, że mieszkańcy Myśliborza, którzy 100 wozów opuściło miasto i że udali się do tak zwanego, tłumacząc to na język polski, zakątka cedyńskiego. Profesor Rymar w swojej najnowszej książce o Nowej Marchi podaje, że mieszkańcy Myśliborza ewakuowali się na teren Puszczy Piaskowej. Zainteresował mnie ten zakątek cedyński i szukałem, gdzie w ogóle taka nazwa występuje i okazuje się, że w jednym z wydawnictw
w tej chwili nie pamiętam nazwy, z pierwszej połowy XIX wieku, dotyczącym opisu miejscowości Nowej Marchi, czy powiatów Nowej Marchi ówczesnej. Taka nazwa Cedyszem Winkel występuje. Także myślę, że to jest ciekawa sprawa. Nasuwa się pytanie, dlaczego akurat mieszkańcy Myśliborza tam się udali? Bo jak popatrzymy na mapę, to jest odległość z Myśliborza na ten teren około 50 km. I tutaj był jeden z wystąpień, tutaj kolega mówił, że udali się do Chojnej. Nie ma w tych informacjach żadnych, że właśnie jak gdyby wzmocnili obronę Chojny, natomiast ewakuowali się znacznie dalej z tego wynika. Także nie wiem, czy w literaturze jakaś w ogóle informacja na ten temat występuje. Dlaczego ten zakątek cedyński tam się pojawił? Znaczy tak, akurat referenta, który to wypowiedział te słowa, nie ma wobec czego tutaj ciężko, myślę, że kolegom też będzie się do tego odnieść. Natomiast tutaj myślę, że pogłębiona studia jak najbardziej są konieczne, jak wiemy, nie tylko w tej kwestii, jeżeli chodzi o historię Myśliborza, patrząc na ilość po wojnie naszych polskich monografii dotyczących Myśliborza, ile ich mamy, to pan wie najlepiej. Natomiast no, ciężko tu się w tym momencie odnieść, ale dziękujemy za tą cenną sugestię. Jeszcze jedno słowo, jeżeli chodzi o znaczenie Myśliborza jako tej duchowej stolicy, tak to może ujmę, to warto, tutaj będę trochę nieskromny i warto sięgnąć chyba do mojej ostatniej książki Kolegiata Myśliborska, gdzie te wszystkie kwestie są tam pokazane. I nawiązując jeszcze do tego obiektu, w którym się znajdujemy, to chyba warto powiedzieć, jak kolega wymieniał te cmentarze, które znajdowały się na terenie miasta, to oczywiście cmentarz również znajdował się tutaj, bo tutaj byli chowani zakonnicy. To dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie. Czy jeszcze ktoś ma jakiś głos w dyskusji, pytania do prelegentów? Przepraszam, moje nazwisko Konkel. Tutaj pan Karolczak mówił o tym zakątku cedyńskim. On się pojawił na początku XIV wieku, jak były składane hordy. Chyba tak elektorowi brandenburskiemu, Fryderykowi. I to było w zasadzie wtedy zanikły podziały na tak zwane ziemie, a wyszły podziały w zasadzie krzyżackie na te, które potem powstały powiaty. Tutaj pan, teraz do pana Gierkę, pan tutaj mówił o lokacjach miast przez no, władców, typu no, dawniej pierwsze dobry, elektorowie brandenburscy, ale też trzeba powiedzieć, że niektóre miasta lokowali tak mocno władcy. Weźmy na przykład Pomorskie Sławno, które było dwa razy lokowane. Raz przez Ród Świeczów, a drugi raz przez Małgiatok brandenburski. A może Słupski, przepraszam, Słupski. Dziękuję. Tak, oczywiście tutaj z panem się należy zgodzić, tylko że myślę, że to pan Michał mówił o przykładzie nowomarchijskim. Typowo skupił się na obszarze Nowej Marchii, jeżeli chodzi o Barnima I, wspomniał tutaj nie bez kozery, bo przecież część ziem, które znalazły się w całym kontekście później brandenburskim, należała wcześniej do Księstwa Pomorskiego. Czy jeszcze jakieś pytania do autorów? Bo jeżeli będę pytał, tak? Czy mają pytania? Macie pytania? Kiedy to się skończy? Dobrze. Ja teraz zaproszę do kolejnego punktu, bo tu jest taki był przewidziany przez organizatorów panel dyskusyjny dotyczący generalnie potrzeb związanych z badaniem przeszłości Myśliborza. Ja myślę, że tutaj nie ma sensu, żebyśmy zajmowali miejsca tutaj jakieś specjalnie eksponowane, bo dzisiaj w kraju tych miejsc eksponowanych jest dosyć sporo. Natomiast skupimy się tylko może na, jeszcze raz przypomnę Państwu, kto jest z nami, tak?
jest wicedyrektor Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego, pan profesor Radosław Skrycki z nami, wobec czego myślę, że Uniwersytet Szczeciński i historia nie są tutaj, jest to instytucja dosyć ważna dla tego terenu, bo jak państwo doskonale wiecie, wcześniej, no jednak myśli już przez pewien czas był w województwie gorzowskim, później wszedł znowu jakby w strukturę zachodniopomorską, czyli szczecińską dawną. I myślę, że tutaj Uniwersytet spełnia ważną rolę, jeżeli chodzi o badania regionalne i również o ewentualnie potencjalne możliwości prowadzenia dużych badań dotyczących monografii miast, czego przykładem podam państwu z Pomorza rdzennego, to jest chociażby ostatnia monografia Koszalina, która się ukazała. Wiemy, że wiele lat Koszalin nie miał nowej, podporządnej monografii. To samo tyczy się wcześniej Szczecinka, Gryfic, również Stepnica jako jeden z takich ośrodków posiada dzisiaj swoją monografię. Jeszcze wiele takich monografii jest także w trakcie obserwowania, czego też niedawno przykładem chociażby były jakby rozpoznania źródłowe dotyczące no, ważnego miejsca, jakim był kamień w średniowieczu dla tych ziem. Oprócz pana profesora Skreckiego jest z nami również pan doktor Szafrański, też Uniwersytet Szczeciński. Tutaj ważna inicjatywa Uniwersytetu, mianowicie Kulice. Nie wiem, czy część z państwa zna, pięknie położona miejscowość z pięknym dworem koło Nowogardu, gdzie dzisiaj odbywają się cenne inicjatywy związane właśnie z panelami dyskusyjnymi polsko-niemieckimi również, bo ta tradycja jest bardzo ważna dla Kulic. I wszelkich problemów i tematów dotyczących przyszłości, także i przyszłości naszego regionu, bo jesteśmy tym wspólnym regionem. No i oczywiście są do dyspozycji referenci, jest pani dyrektor też muzeum. Ja myślę, że tutaj może zacznę jakby, że to faktycznie, no mi osobiście wiadomo, że najbardziej interesuje ten okres wieku średniej, tak jak pana Michała, ale również i okresu wczesno-nowożytnego, czyli tej zmiany konfesyjnej, religijnej, która no religijnej, zmiany wyznaniowej bardziej może tak, bo religia by została ta sama w sensie takim, ale to wyznanie się zmieniało, czyli ten protestantyzm, który wszedł tutaj, co się zmieniło, co się zadziało, również na obszarze Nowej Marchii, to nadal pozostaje taką kwestią nie do końca omówioną, mimo tego, że część jakichś takich przyczynków pojawiała się już w XIX stuleciu, dotycząca tego typu problemów. Myśliwórz jest to dosyć ciekawym takim przykładem tego, co się działo z mendykantami, czyli dominikanami tutaj później po kasacie klasztoru samego. Zresztą sama architektura Myśliwórza jako takiego, w sensie zarówno murów obronnych, jak i architektury sakralnej, doczekała się w zbiorczych omówieniach dotyczących Nowej Marchii, chociażby profesora Jarzewicza. Tak? Natomiast nie ma jakby takiej indywidualizowania brył, świątyń i również pewnych epizodów. To się okazuje, że poprzez ostatnie badania, które jeszcze nie do końca są opublikowane, Myśliwórz odgrywał dosyć ważną rolę w przeniesieniu pewnych idei programowych architektury, szczególnie myślę tutaj o klasztorach. Przez Chojne, dalej przez Dobiegniew, pewne rzeczy wędrowały do wielu innych ośrodków. Myślę tutaj szczególnie właśnie o architekturze, która korzystała z jednej strony z osiągnięć państwa askańskiego, wywodzący się ze strzechy korińskiej, jak klasztoru cesterców w Korii, a z drugiej strony na Pomorzu z tego, co się działo w większych miastach, gdzie budowano hale, tak, czyli te duże kościoły miejskie. Czyli tutaj Myśliwórz jest takim przekaźnikiem tych idei ze strony brandenburskiej na północ właśnie, no a Pomorze daje tą halę. Także to są takie ciekawe przykłady, które się wiążą chociażby w tym przypadku. Nie mówiąc już o badaniach archeologicznych, to myślę, że pani dyrektor doskonale wie, bo takich przykładów z Myśliwórza jest niewiele po prostu, że mało wiemy na temat źródeł archeologicznych, które nam przekazują wiedzę o przeszłości tego miasta. Zachęcam tutaj pana ministra do dyskusji i do ewentualnie zgłaszania jakichś zagadnień. Szanowni państwo, Radosław Skrycki. Ja kilka uwag a propos tego, o czym mówił przed chwilą pan dyrektor Majewski. Rzeczywiście jest tak, że badania historyczne na Pomorzu, czy dotyczące tych miast pomorskich, tutaj był wymieniony Koszalin, Gryfice, Stepnica, przecież niewielka miejscowość,
są prace na pewnym stopniu zaawansowania dotyczące kamienia. One są, rzeczywiście. Są to prace stosunkowo nieliczne i niestety wynikają tylko z zainteresowania czy z przekonania do tych działań lokalnych samorządów. Proszę Państwa, nie da się niestety stworzyć porządnej monografii, takiej opartej o źródła, nie tylko odtwórczej, opartej na literaturze dotychczasowej, głównie niemieckiej. Nie da się niestety stworzyć takiej monografii porządnej bez wsparcia samorządu. Proszę Państwa, w przypadku Nowej Marchii, być może się mylę, ale wydaje mi się, że żadna miejscowość nowomarchijska nie posiada w tej chwili dobrze napisanej, nowoczesnej monografii. Mamy coś takiego dla Gorzowa, ale proszę Państwa, w przypadku epoki średniowiecznej i nowożytnej zęby zgrzytają. Mamy dosyć popularną rzecz dla strzelec krajeńskich, napisaną przez profesora Rymara. Pan profesor jest wielkim profesorem, wielkim autorem, ale jest specjalistą, przede wszystkim mediewistą. Siłą rzeczy no, te akcenty są rozłożone w tej monografii nierówno. Mamy serię prac i tutaj Myśliwusz również w niej partycypuje, wydanych w latach 60. i na początku lat 70. Przez Instytut Zachodni w Szczecinie z dziejów ziemi. I tam były różne ziemie, była ziemia chojeńska, ziemia myśliborska, ziemia wolińska jeszcze jest, łobeska. Proszę Państwa, tam z kolei akcenty są rozłożone tak, że okres do 45 roku to jest 1/4 tej książki, czasami jeszcze mniej, a te 10, 20, 15 lat czasami okresu PRL-u zajmuje pozostałą część. No siłą rzeczy wiemy już, jaka jest jakość takiego pisania. Były inicjatywy i myślę, że one są taką trochę protezą, trochę substytutem tego, co jakie jest zapotrzebowanie, a mianowicie takich lokalnych konferencji, które miałyby wypełnić lukę, to takie studia z dziejów, czyli było Drawsko-Pomorskie, to też jest miejscowość nowomarchijska, dwa razy była Chojna, były Strzelce Krajeńskie pod koniec września, tak dobrze pamiętam, pod koniec września będziemy mieli również odsłonę takiej konferencji tutaj w Myśliborzu. Pretekstem jest 50 lat muzeum, ale będą to studia z całej historii. Od archeologii, przez średniowiecze, też dosyć mocno reprezentowane, bo tutaj dwóch autorów mamy, epokę nowożytną aż do współczesności. Włącznie z takim bardzo tytanicznym, krytycznym spojrzeniem na dotychczasowe piśmiennictwo dotyczące historii Myśliborza. Bardzo ważny artykuł, myślę, że będzie też bardzo ciekawy, a dla wszystkich zainteresowanych historią Myśliborza to będzie taki punkt wyjścia do tego, żeby historię Myśliborza zgłębiać. Przy czym, i tutaj myślę, że wszyscy, którzy się historią Myśliborza interesują, niewiele jest do zgłębiania. Mimo wszystko jednak ta literatura jest stosunkowo inaczej, jeśli chodzi o literaturę oczywiście, a nie o dzieje Myśliborza, tak? Jest tej literatury stosunkowo niewiele i przed nami. Mam nadzieję tylko, że to, co zaprezentujemy panu burmistrzowi wczesną jesienią, zainspiruje go do tego, żeby podjąć jakieś poważne rozmowy na temat, czy kontynuować, bo one już były podjęte, żeby te rozmowy kontynuować i być może państwo w ciągu 3-4 lat taką fajną, bardzo dobrze napisaną, nowoczesną monografię miasta otrzymacie. A tu jeszcze, jeżeli mogę, to bym się odniósł do tego, co przed chwilą pan mówił, pytając się o to, dlaczego oni uciekli aż tam nad Odrę. Bo przypomnę, ten taki firtel cedyński i piasek to jest już samo nad Odrze. Istnieje taka lokalna, nowomarchijska legenda o tym, jak to Husyci, wchodząc do Nowej Marchii, palili, grabili i doszli właśnie do Odry, gdzie zachowały się, gdzie zaczęli palić wsie rybackie, które tam się znajdowały. I w pewnym momencie przerwali tą grabież i zaczęli ją odbudowywać. Otóż okazało się, że tam nad Odrą oni spotkali swoich pobratymców w wierze. Przy czym nie Husytów, proszę Państwa, ale Waldensów. Waldensów, czyli Katarów, czyli taką herezję
XII-XIII-wieczną z Francji, która została tam wytępiona, wygnana między innymi, no przede wszystkim w tym kierunku węgierskim, ale okazuje się, że tam w okolicach Cedyni i Chojny również taka dosyć silna gmina wyznaniowa się znajdowała. W Szczecinie nawet w latach 90. XIV wieku był przeprowadzony proces inkwizycyjny. Oni zostali skazani częściowo na banicję, częściowo na wysokie kary pieniężne. Mieli wrócić na łono kościoła, czy przejść na łono kościoła katolickiego. Oni się na to zgodzili. Natomiast okazuje się, że 40 lat później, kiedy husyci tam wkraczają, oni nadal gdzieś w ukryciu te swoje wyznanie pielęgnują. I to ponoć było takim elementem, który miał pokazać, że nie wszędzie husyci zachowywali się tak, jak my ich pamiętamy. Tyle tylko, że jest problem, bo chronologia jest zaburzona, tak? Oni najpierw doszli do Myśli Bożej, a potem doszli tam, więc no, trudno powiedzieć, jak to wytłumaczyć, nie? Ale rzeczywiście jest taka, istniała taka legenda kiedyś. Głos dyskusji. Szanowni Państwo, Sławomir Szafrański, ja nie jestem historykiem, który zajmuje się dziejami Pomorza Zachodniego, ale od 2 lat pracuję w Kulicach. To jest dawny dwór Bismarków, w którym w tej chwili mieści się ośrodek konferencyjny Uniwersytetu i tam również spotykamy się przy różnych okazjach, żeby debatować na temat tej historii. Okazuje się, że ta historia po ponad 70 latach obecności tutaj polskiej, historia regionu jest jeszcze słabo znana. Do Myśli Boża przyjeżdżam od bardzo wielu lat, znam jego zabytki, znam jego walory turystyczne, historyczne, ale ciągle ta historia dla mnie jest jeszcze słabo rozpoznana. Miesiąc temu organizowaliśmy taką konferencję w Kulicach Małej Ojczyzny Pomorza Zachodniego. To jest taka próba nowego spojrzenia na dzieje naszego regionu i tam bohaterem były kolekcje zebrane przez pasjonatów historii, które nie są kolekcjami muzealnymi, tylko mieszczą się w ośrodkach kultury, w bibliotekach. I ta konferencja była bardzo ciekawym spojrzeniem właśnie na te rozmaite ośrodki naszego regionu i sposób postrzegania historii, kolekcjonowania, opowiadania tej historii. Tą konferencję chcemy kontynuować pod tym hasłem Małej Ojczyzny i myślę, że być może tutaj z kolegami, z profesorem Skryckim pomyślimy o takiej konferencji poświęconej moim ojczyznom w kontekście ośrodków miejskich, ponieważ jak słyszeliśmy, te historie poszczególnych miast są jeszcze bardzo mało znane. No, przykładem jest chociażby Myślibórz. Ja się dzisiaj spodziewałem, że się dowiem więcej, jakie było znaczenie tego miasta w czasach Nowej Marchii, jaka była liczba mieszkańców, to co tutaj było ważne. Okazuje się, że to są cały czas białe plamy, więc jeszcze jest sporo pracy do zrobienia. I bardzo się cieszę, że tutaj koleżanka Magda Szymczyk, dyrektorka muzeum, ma takie ciekawe inicjatywy, dzięki którym możemy się spotykać i debatować nad rozmaitymi problemami. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś głosy? Ja myślę, że tutaj że też jest ważna rola samego muzeum w tym kontaktach z władzą samorządową i tą postępującą jakby naszą wiedzą na temat przyszłości samego miasta, jak i regionu, bo Myśliwórz dzięki tej zachowanej tkance miejskiej, tak, bo porównajmy te miasta, które mamy naokoło, Chojne chociażby, które niejednokrotnie była tutaj wspominana, Stare Miasto praktycznie oprócz pewnych charakterystycznych punktów, w sensie obudowanej fary, tak, też klasztoru, tak, leżącego na skraju miasta i murów obronnych, ratusza też odbudowanego, no, kwartały mamy zabudowane, takie Państwo macie w większości tutaj. Ja myślę, że te studia to nie mają dotyczyć tylko wręcz samych dziejów miasta, ale także ich, jego mieszkańców i infrastruktury, którą pozostawili także po sobie, bo myślę, że Myśliwórz do dzisiaj jest takim, szczególnie może nie dla mieszkańców, ale dla osób, które przyjeżdżają, takim miejscem, które jest odkrywane na nowo poprzez jeszcze wciąż istniejące podwórka, gdzieś jakąś snecerkę w drzwiach, w oknach i tak dalej, jakiś detal architektoniczny, który jest. Bo ja, jak Państwo wiecie, znacie też częściowo, część osób zna Stargard, no to Stare Miasto wiadomo, jak wygląda. Ma mury, ma oczywiście, ma Kościół Mariacki, rynek, ale blok, tak? Nie kamienice, które macie Państwo tutaj. Wiadomo, że
ta infrastruktura jest w różnym stanie technicznym. Ja myślę, że tutaj rzeczowa wiedza na temat po prostu tego wszystkiego, co jest, też jest równie ważna, jak i wiedza źródłowa, którą czerpią historycy i później przedawają na papier i piszą o niej dla czytelników. To także archeologia, o której niejednokrotnie tu wspominaliśmy, bo tam, gdzie nie mamy źródeł pisanych, niekiedy jesteśmy w stanie wyświetlić danymi archeologicznymi po prostu pewne procesy, które miały miejsce. I dla myśli Boża takich pytań jest wiele. To chociażby mnie osobiście interesujące badania, które prowadziła wcześniej pani Witkowska, takie materiały, które są w muzeum. Mowa tutaj o pracowni garncarskiej, która była odkryta w połowie lat 90. No, tak naprawdę te materiały w znakomitej części nie doczekały się nigdy publikacji, nawet opracowania, co dopiero publikacji. A jest to bardzo ciekawa rzecz i to po prostu pokazuje tylko między innymi taką rzecz, która miała miejsce, że nowa anarchia i działalność rzemieślnicza, w tym także garncarska, bardzo rzutowała na to, co się działo na pograniczu między Pomorzem a szczególnie w okresie nowożytnym, bo to w końcu okresu nowożytnego. A dlaczego nowożytny, a nie średniowieczny? No bo nie mamy źródeł, nie wiemy nic na ten temat. Chociaż tutaj w tym przypadku także myślę, że jest wiele wspólnego niż miałoby dzielić, jeżeli chodzi o właśnie wytwórczość garncarską. Także Myślibórz, chociaż ze względu na to pracownię, które jak Państwo wiecie na planie miasta z XVIII wieku w postaci tego pieca chociażby pojawia się w tej części przymurnej, jest po pierwsze niedokopane to jest, tak? Czyli są tam dalej źródła w ziemi, które możemy jeszcze wykorzystać, te badania przeprowadzić. I nie ukrywam, że parę lat temu rozmawialiśmy, żeby wspólnie z naszymi studentami z Uniwersytetu Szczecińskiego z archeologii takie badania przeprowadzić i trzeba było konsekwentnie nad tym tematem się zastanowić. To chociażby cenne badanie pani Magdy tutaj przy kolegiacie myśliborskiej, gdzie też Państwo mogą podziwiać chociażby odkrytą szachownicę, tak? Która pojawia się tutaj w architekturze granitowej XIII-wiecznej, już nie tylko oczywiście na terenie nowomarchijskim, bo przecież i na terenie Saksonii, na terenie rdzennym Brandenburgii, na Pomorzu Przednim, nawet na Wyspach Duńskich. Mamy tego typu przykłady, które są pewnego rodzaju fenomenem, nadal w zasadzie moim zdaniem nieodgadnionym, co do końca, o co do końca chodziło tym, którzy tą szachownicę na tych murach umieszczali. Takich tematów jest znacznie, znacznie więcej. Myślę, tutaj trzeba na pewno studiów nad źródłami, które są ewentualnie zachowane w Archiwum Berlińskim i jeszcze w kilku innych miejscach. Ciekawe, nie wiem, może coś w Skandynawii, też może coś nowego mogłoby się znaleźć z czasów wojny 30-letniej, jakieś historie. Myślę, że sporo tematów jest przed nami. Jeszcze raz ponawiam, ostatni raz pytanie, czy ktoś jeszcze chciałby coś... O, jest. Dzień dobry, Piotr Polski, ja nauczyciel. Absolwent historii Uniwersytetu Szczecińskiego. Ja właściwie tak na wstępie chciałem też najpierw odnieść się do wcześniejszych referatów i do tego zastanawiania się nad tą społecznością Myśliborza. Pan doktor stwierdził, że tu pewnie jest taki bardziej akademicki, jakiś czy wśród nielicznych osób takie zastanawianie się nad tym, czy Myśliborz był stolicą Nowej Marchii, czy może Chojna. Faktycznie, zwykli mieszkańcy nie zastanawiają się nad tym, bo wszyscy po prostu wiemy, że Myśliborz był stolicą Nowej Marchii Brandenburskiej, amen. I tak, takie jest ogólne przekonanie Myśliborzu i tego się trzymamy i tak przy tym zostaniemy. Natomiast w drugiej części chciałbym przyznać się, że jestem przedstawicielem również Rady Miejskiej. Fajnie jest tak posłuchać i uświadomić sobie, że jest się takim małym trybikiem w 750-letniej historii właściwie tej właśnie samorządności myśliborskiej. I tu też pytanie, kiedy mamy obchodzić 750-lecie? Bo może być to też bardzo ważne przy tym najważniejszym tutaj postulacie, który przenika wśród wypowiedzi, które do tej pory usłyszałem, monografii Myśliborza. Żeby to 50-lecie muzeum, które trwa w tym roku, mogło stać się właśnie taką
odskocznią dobrą, takim dobrym polem startowym do właśnie przygotowania się do obchodu 750-lecia Myśliborza, praw miejskich Myśliborza i właśnie budowy tej monografii, ponieważ no to nie jest napisanie monografii, to trzeba bardzo dobrze przygotować również badaniami. Wciąż nie znamy wielu źródeł, znaczy w ogóle jest niewiele źródeł na temat historii Myśliborza, a większość z nich i tak nie znamy. My, Myśliborzanie, nawet ci, którzy w jakiś tam stopniu zainteresowani historią są, więc trzymam kciuki. Myślę, że pan przewodniczący Rady Miejskiej też kciuki zaciśnie i będziemy nad tym pracować, żeby, prawda, bo jest taki gest, prawie że taki prezydencki był gest, że będziemy te kciuki jakoś tam trzymać, ręce podnosić i starać się o to, żeby ta monografia mogła powstać. Ja ze swojej strony będę walczył jak lek. Ważniejsze, że to taki gest, a nie gest Kozakiewicz. Też nie wiem, czy wszyscy w tym wieku są, że niektórzy nie mogli, nie wiedzą, o co chodzi. My wiemy. No, proszę Państwa, to w imieniu Muzeum Pojezierza Myśliborskiego serdecznie dziękujemy Państwu za udział. Ja myślę, że to i tutaj chyba wszyscy powinniśmy także mieszkańcy trzymać, że tak powiem, władzę, nie tylko za kciuki, tak, ale za ręce może bardziej, za to, żeby po prostu coś takiego nastąpiło, żeby coś takiego było możliwe dla Myśliborza, no skoro jest stolicą, tak, no to musi mieć to monografię, tak, jako pierwszy jest. Proszę Państwa, już tyle razy o tej stolicy, to ja już zakończę ten wątek. Jestem z Konia, dlatego tak mi to leży na sercu. Proszę Państwa, oczywiście to są takie dyskusje, takie przekomarzania się, bo jeżeli możemy mówić o stolicy Nowej Marchii, w ogóle o mieście, które ma wszystkie cechy stołeczne, które jest centrum administracyjnym, centrum władzy i również centrum prawodawczym, to było jedno tylko takie miasto, a mianowicie Kostrzyn. Kostrzyn, który w okresie od panowania Jana z Kostrzyna, margrabiego, czyli od roku 1535, również po jego śmierci, zachował wszystkie cechy miasta stołecznego dla Nowej Marchii i tylko i wyłącznie dla Nowej Marchii. Tam się znajdowały centralne urzędy, stamtąd wychodziło prawodawstwo, stamtąd wychodziły wszelkiego rodzaju inspekcje itd., itd. A czy w średniowieczu to była Chojna, czy Myśliborz, no to tak, pozostawmy sprawę otwartą. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Ja może jeszcze na koniec pozwolę sobie jako dyrektor biblioteki, która znajduje się w budynku wymienianym tutaj wielokrotnie, zaprosić wszystkich Państwa, prelegentów oczywiście również, na wystawę, która będzie obrazowała właśnie te nasze zabytki. Jeden z naszych pasjonatów historii, pan Rafał Skowron, twórca, administrator strony internetowej z Paterki po Myśliborzu, zaprasza na tę wystawę, ja również, do budynku obok. Właściwie do tego samego budynku, ale innej jego części. Dziękuję. Zatrzymujmy jeszcze chwileczkę, bo jeszcze mamy prezenty od pana burmistrza, naszych prelegentów i gości. Proszę jeszcze podziękować kawą, herbatą, ciastkami. Bardzo serdecznie dziękuję.